Niech g od x będzie równe minus 4x dodać 7. Jaka jest wartość granicy przy x dążącym do minus 1 z ilorazu razu g od x odjąć g od minus 1 podzielone przez x plus 1? No to, żeby lepiej zrozumieć o co chodzi w tym zadaniu, to sobie to zwizualizujemy. Narysuję tutaj wykres tej funkcji g. Funkcja g to jest funkcja liniowa, więc jej wykres będzie linią prostą, którą zaraz tutaj narysuję na w układzie współrzędnych, który tutaj sobie przygotuję. Mamy oś X, mamy oś Y. Teraz tak, współczynnik kierunkowy tutaj jest ujemny, czyli nachylenie tej prostej jest ujemne. No i przecięcie z osią Y jest w punkcie Y równym 7. Więc mniej więcej powiedzmy, że ta funkcja będzie miała taki wykres, który jakoś tak wygląda. Nachylenie jest ujemne. Tutaj gdzieś po dodatniej stronie oś Y jest przecięcie z osią Y. No i tutaj mamy pewien wyróżniony punkt o współrzędnej X równy minus 1. Powiedzmy, że tu jest minus 1. I tu jest ten punkt, który ma współrzędne minus 1, g od minus 1. To jest ten punkt. No i mamy jakiś punkt o współrzędnych x, g od x. Powiedzmy, że ten punkt znajduje się gdzieś tutaj. Tutaj mamy punkt o współrzędnych x, g od x. Ok. No i teraz. O co oni nas tutaj pytają? Co to jest ten iloraz? Co on tak naprawdę oznacza? No tutaj zauważmy, że to jest stosunek przyrostów, przyrostu wartości. Przyrost wartości w tym wypadku będzie ujemny, bo to będzie, będzie ten przyrost od punktu G od 1 do G od X, podzielony przez przyrost argumentów od minus 1 do, do X. No właśnie, zapiszę to, czyli mamy przyrost. Wartości. Czyli najpierw od g od x odejmujemy od g od minus 1 i w ten sposób obliczamy, o ile przyrosła wartość funkcji i to dzielimy przez różnicę argumentów. Czyli od x odejmujemy wartość początkową, czyli minus 1. No i oczywiście x odjąć minus 1 to jest to samo co x plus 1, czyli widzimy, że te dwa wyrażenia są sobie równe po prostu. Te ilorazy. Czyli rzeczywiście to, co tutaj liczymy, ten iloraz, to jest nachylenie nachylenie prostej, łączącej takie dwa punkty. Ale te punkty leżą na, na prostej, która z wykresem naszej funkcji, czyli to nachylenie jest stałe i równe zawsze minus 4, niezależnie od tego, gdzie ten punkt X się tutaj znajdzie. Jak Ten punkt X będę przesuwał tutaj, bo będę liczył granicę, czyli będę zbliżał się z tym punktem do minus 1, tutaj do punktu współrzędnej X, które minus 1, no to oczywiście. Wartość tego wyrażenia będzie cały czas stała, równa minus 4, bo to jest nachylenie tej prostej, więc w granicy to też będzie minus 4, no bo granica stałego wyrażenia jest równa tej stałej. Czyli mógłbym napisać, że to jest po prostu równe minus 4, tak? To wyrażenie, więc granica ta się równa minus 4. No ale może obliczmy to algebraicznie, zróbmy to porządnie od początku. Gdybym nie wiedział, że to ma taką interpretację, to jakbym to robił? Jakbym liczył tę granicę? No to liczyłbym. W ten sposób. Tutaj musimy teraz wstawić g od x. g od x, no to wiemy, że to jest minus 4x, dodać 7. I muszę od tego odjąć g od minus 1. g od minus 1 to jest minus 4 razy minus 1, to będzie plus 4, dodać 7, czyli 11. Czyli może tutaj napiszę gdzieś, że g od minus 1 to jest 11. Ta współrzędna tutaj druga tego punktu jest 11. I tutaj właśnie tę wartość muszę odjąć, odjąć 11 i to podzielić przez x dodać 1, co wiemy, że jest to samo co minus minus 1. No i mam takie wyrażenie. Teraz mogę tutaj już wykonać algebraiczne uproszczenia, więc może już nie będę teraz zmieniał kolorów, tylko napiszę tak, że tutaj będzie minus 4x plus 7 odjąć 11 to będzie minus 4 podzielone przez x dodać 1. No i tutaj mogę w liczniku wyciągnąć przed, przed nawias minus 4. Minus 4 razy, i co mi zostanie x dodać 1 podzielone przez x dodać 1, wezmę to w nawias, żeby zobaczyć, że mogę przez x dodać 1 skrócić. Jak liczę granicę przy x dążącym do minus 1 to znaczy, że x są różne od minus 1, czyli to wyrażenie w nawiasie jest różne od zera. Mogę przez nie podzielić licznik i mianownik. Ono się skróci i dostanę po prostu granicę. To się równa. To się równa granica przy x dążącym do minus 1. Po prostu z minus 4. Ze stałego wyrażenia, tak jak mówiłem. Liczymy granicę stałej. Czyli to jest po prostu wartość tej stałej, minus 4. Czyli zgodnie z tym, co. Powiedziałem wcześniej, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, granica tego to jest po prostu nachylenie tej prostej, czyli minus 4. Wiedzieliśmy to już od początku po prostu stąd, że, że tak jest nachylenie tej prostej, i z tego, że rozpoznaliśmy tutaj w tym wzorze wzór na nachylenie. No ale oczywiście można to zrobić nie wiedząc tego wszystkiego, po prostu wykonując te algebraiczne przekształcenia, które tutaj wykonałem, i dochodzimy oczywiście do tego samego wyniku.